Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Tomasz Dymowski, jestem z japonistyki, z 5. roku japonistyki na Uniwersytecie Warszawskim i w ramach swojego seminarium magisterskiego zajmuję się współczesną literaturą japońską, czyli taką, która jest od 45. roku XX wieku. I dzisiaj w bibliotece przy Zawiszy na Ochocie chciałbym Państwu właśnie przybliżyć ten temat, czyli współczesnej literatury japońskiej w tłumaczeniach polskich od 1945 roku. I w mojej prezentacji będę głównie mówił o rzeczach, które zostały już przełożone na język polski, ponieważ jednak sporo osób się tym interesuje i chciałbym, żeby jak najwięcej osób później mogło różne rzeczy przeczytać w języku polskim, a nie na przykład w języku angielskim czy języku japońskim. W mojej prezentacji został podany tytuł polski, w nawiasie jest tytuł po japońsku. W nawiasie też podałem datę wydania danej powieści lub danego opowiadania w Japonii. Dobrze. To tak, 6 sierpnia i 9 sierpnia 1945 roku na Hiroshimę i Nagasaki zostały zrzucone dwie bomby atomowe, które przesądziły o dalszym losie Japonii podczas II wojny światowej. Japonia postanowiła wycofać się z II wojny światowej i wtedy też po raz pierwszy w ogóle w historii Japonii przez radio przemówił cesarz Showa, cesarz Hirohito, który powiedział, że Japonia ogłasza bezwarunkową kapitulację i przyjmuje zasady nałożone przez deklarację poczdamską. Samo to wydarzenie odbiło się bardzo szerokim echem w mediach i w ogóle w gazetach japońskich, w dziennikach, ponieważ do tej pory Japończycy tak naprawdę nie słyszeli cesarza. Cesarz to była postać, która pochodziła od bogów. Nie można było ani go usłyszeć, ani namacalnie go jakoś poczuć. Dlatego to spotkało się z ogromnym szokiem. Większość ludzi nie dowierzała temu i też sporo było osób, które płakały, kiedy słyszały tę audycję. Ta audycja też była bardzo problematyczna, ponieważ cesarz mówił w klasycznym języku japońskim, co było niezrozumiałe dla większości społeczeństwa, które posługiwało się prostym językiem mówionym. I też były bardzo duże problemy techniczne z nagłośnieniem, na przykład dlatego nie można było usłyszeć wszystkiego to, co cesarz mówił. I to zrzucenie bomb na Hiroshimę i Nagasaki pobudziło również pisarzy do działania, którzy zaczęli pisać na tematy ofiar wojennych oraz ofiar, które doznały sporych ran podczas tego wybuchu w Hiroshimie i w Nagasaki. Ja tu też w swojej prezentacji trochę to zestawiłem z polską literaturą opozową i nie chcę tutaj tego za bardzo porównywać, ale w pewnym sensie uważam, że Polacy mogą bardzo zrozumieć takie tematy i czytając rzeczy, które dotyczą II wojny światowej w Japonii i tych ofiar bomby atomowej, możemy w pewien sposób utożsamiać to też trochę z naszym społeczeństwem, które bardzo cierpiało w obozach koncentracyjnych w Polsce. I taki w sumie rozkwit tej literatury jest najbardziej widoczny w latach 50., 60. i 70. Oczywiście mówię tutaj o literaturze pięknej, a nie o dokumentach na temat ofiar. I jeżeli chodzi o tę literaturę, japońską literaturę atomową, to po japońsku nazywa się Genbaku Bungaku i można to przetłumaczyć jako literatura bomby atomowej. To cechuje ją to, że jest w niej bardzo duży realizm i większość pisarzy stara się obiektywnie to wszystko przedstawić, a nie emocjonalnie. I tak też jest na przykład w przypadku Ibusę Masudziego, o którym chciałbym za chwilę powiedzieć, który mimo tego, że miał poglądy bardzo pacyfistyczne i był wielokrotnie wypowiadał się przeciwko wojnom i był bardzo zaangażowany emocjonalnie w to, co się działo podczas wojny w Hiroshimie, ponieważ też pochodził z tego regionu Hiroshima, z prefektury Hiroshima.
I mimo tego zaangażowania emocjonalnego, to udało mu się bardzo obiektywnie przedstawić to, jak to się działo w Hiroshimie, w swojej w sumie najgłośniejszej powieści Czarny deszcz, o której powiem za chwilę. I tak na początek chciałbym Państwu przybliżyć takie opowiadanie, które zostało opublikowane w zbiorze opowiadań Cień Wschodzącego Słońca. To jest opowiadanie Wiśniowa Wyspa Sakurajima, wydanym w 1946 roku przez Umezaki Haruo. I to jest taki autor, który jest w sumie reprezentatywny dla szkoły powojennej, co się nazywa po japońsku Sengoha. I on w tym opowiadaniu opisuje doświadczenie, jakby swoje własne też doświadczenie podczas wojny. Bohater ma takie trochę cechy autora, ponieważ czuje taką traumę po zakończeniu tej II wojny światowej i nie może się odnaleźć w tym świecie bez wojny. I ma też bardzo duże problemy psychiczne, co wiąże się z życiem autora, który no, po tej II wojnie światowej już właściwie nie mógł się troszeczkę pozbierać. Kolejną taką powieścią, którą chciałbym Państwu polecić, to jest powieść Nomy Hiroshiego, Strefa próżni, po japońsku Shinku Chitai, wydanym w 1952 roku. Jest to powieść, która została przetłumaczona z języka francuskiego przez Jadwigę Dutkiewicz. I co ciekawe, wydaną przez Ministerstwo Obrony Narodowej w 1957 roku. Jest to opowieść o realiach życia w wojsku japońskim podczas II wojny światowej. I to jest, i autor tutaj właśnie ujmuje tę II wojnę światową od takiej negatywnej strony, to znaczy, że ta brutalność, którą w sumie używali Japończycy podczas II wojny światowej, jest też ukazana z takiej strony, od strony wojska, to znaczy, że w tym wojsku też działo się bardzo dużo złych rzeczy i żołnierze byli często gnębieni przez swoich przywódców. Dlatego to jest też takie troszeczkę inne spojrzenie na sytuację, która się działa podczas II wojny światowej. I wreszcie chciałbym powiedzieć o Ibusę Masudzim, który jest bardzo wybitnym pisarzem w Japonii, bardzo znanym i też niektóre jego rzeczy, w tym najgłośniejsza powieść Czarny deszcz, zostały przełożone na język polski. Urodził się on we wsi Kamo w prefekturze Hiroshima w 1898 roku. Zawsze był bardzo zainteresowany literaturą i sztuką, dlatego wstąpił na Uniwersytet Waseda w Tokio na Wydział Literatury i chodził też na zajęcia do Szkoły Sztuk Pięknych. Jednak żadnego z tych kierunków niestety nie ukończył. Zamiast tego poświęcił się pisarstwu i tak w 1923 roku opublikował swoje pierwsze opowiadanie Juhei, co można przetłumaczyć jako uwięzienie, które jest na razie nieprzetłumaczone na język polski. Należał także do wielu grup artystycznych, na przykład Shinko Geijutsuha, Szkoła Nowej Sztuki, w których postulowano o takie przywiązanie większej uwagi do artystycznej strony literatury, a nie tylko takim ujęciu utylitarnym, które było bardzo wykorzystywane. Literatura była bardzo utylitarnie wykorzystywana podczas na przykład II wojny światowej w Japonii. Jego twórczość, Ibusa Masudzi jest bardzo zainteresowany takimi zwykłymi, szarymi ludźmi, dlatego często jego bohaterowie są prostymi ludźmi, na przykład ze wsi, co może też się wiązać z tym, że sam był ze wsi i był bardzo wrażliwy na tematy tragedii ludzkiej. I takie pierwsze opowiadanie, które jest też opublikowane, przetłumaczone przez Mikołaja Melanowicza, opublikowane w takim zbiorze opowiadań Cień Wschodzącego Słońca. Ten zbiór opowiadań bardzo Państwu polecam. To jest taki zbiór, którego tematem przewodnim jest właśnie II wojna światowa i taka rzeczywistość wojenna. I to jest opowieść o Yuichim, czyli który jest bardzo wierny cesarzowi, jest bardzo wiernym cesarzowi żołnierzem armii japońskiej, który doznaje podczas II wojny światowej urazu głowy podczas wojny. Po powrocie do Japonii ma przebłyski z czasów wojny i na przykład różnym przechodniom nieznanym nakazuje formować szereg, musztruje ich tak jak to robił podczas wojny.
I jest to właśnie taka trochę metafora, opowiadanie o człowieku, którego czyny były uznawane za chwalebne, za oddanie i poświęcenie dla kraju. Jednakże teraz jest on obiektem żartów i drwin, ponieważ wojna już dawno się skończyła i zwykli szarzy ludzie, cywile, nie chcą już powrócić do takiej rzeczywistości, która była. Kolejną taką powieścią, która jest w sumie chyba najbardziej znaną powieścią w Polsce jego, to jest Czarny deszcz, po japońsku Kuroi Ame, który jest napisany w formie pamiętnikarskiej i opowiada historię dziewczyny, Jasko, która przeżyła wybuch bomby atomowej w Hiroshimie i stara się, i której kuzynostwo, na przykład pan Shizuma, próbuje znaleźć męża, jednakże wie, że to zadanie nie będzie łatwe, dlatego wynajmuje do tego swatkę. I aby rozwiać swoje wątpliwości, przekazuje swatce dziennik, który pisała Jasko podczas wojny i w czasie zrzucenia bomby na Hiroshimę. Jasko jest w ogóle. Podejrzewa się, że Jasko cierpi na chorobę pokromienną po tym wybuchu bomby atomowej i jest właśnie ofiarą tej bomby, czyli to po japońsku nazywa się hibakusha. I w dzienniku okazuje się, że pewnego dnia Jasko zaskoczył właśnie tytułowy czarny deszcz, który zostawił czarne ślady na skórze i ubraniach. I tak rzeczywiście ten czarny deszcz był bardzo szkodliwy dla ludzi i jest wiele dokumentów, które wskazują na to, że ten czarny deszcz był nawet bardziej szkodliwy niż sam wybuch. Ja jak w zeszłym roku, w tym jeszcze roku byłem w Japonii i też byłem w Hiroshimie, w tym muzeum ofiar bomby atomowej, to właśnie tam były różne dokumenty, ubrania oraz nawet cała ściana wycięta, na której były smugi tego czarnego deszczu. Także to naprawdę miało fatalny skutek dla wielu ludzi. I ostatnie opowiadanie, o którym chciałbym powiedzieć tego autora, to jest takie opowiadanie Iris w zbiorze opowiadań japońskich wydanym przez PIF w latach 60., przetłumaczonym przez Annę Gostyńską. Jest to opowiadanie o Masu, co też imię jest takie dosyć, odnosi się do samego autora, ponieważ autor nazywa się Masudzi, a Masu to jest trochę taki skrót od tego imienia, który wspomina Hiroshimę i to, co działo się tuż po wybuchu w niewielkiej miejscowości w górach, w której przybywa. Mówi o nieustającym strachu przed wojną, cały czas boi się, że zza tych chmur, na które patrzy, mogą wylecieć bombowce. Po kapitulacji wraca do Tokio i odwiedza przyjaciela Kiyuchiego. Jednakże podczas swojego pobytu u niego dostrzega, że w porośniętym irysami stawie obok domu leży nieżywa kobieta, która ma rany na twarzy i okazuje się później, że ona nie żyje i że to była kobieta, która przeżyła wybuch bomby w Hiroshimie. I Kiuchi, ten kolega Masu, twierdzi, że zapewne poskradała zmysły i zabiła się, utopiła się. I tu też jest taki widoczny właśnie taki obiektywizm, którego używał Masu w pisaniu o otaczającej go rzeczywistości. To znaczy, autor tutaj, narrator w ogóle nie poddaje żadnym osądom tego, co twierdzi Kiuchi, że ta kobieta zapewne zwariowała, że utopiła się. Tylko właśnie przedstawia czytelnikom rzeczywistość taka, jaka jest. I to też jest, co mi się skojarzyło z tym opowiadaniem, to, że w licznych zeznaniach ofiar, które przeżyły Hiroshimę i też opowiadaniach i filmach, opowiada się właśnie o tym, że po tym wybuchu na Hiroshimę wielu ludzi miało bardzo duże problemy z oddychaniem i wielu ludziom strasznie chciało się pić, bo to była po prostu taka siła działania, że wiele ludzi płonęło żywcem i to, co robili w sumie pod sam koniec swojego życia, to wchodzili do rzeki i do różnych zbiorników wodnych. Także to jest troszeczkę też takie bardzo kojarzące się z tym, co działo się w Hiroshimie.
I takim też opowiadaniem, które chciałbym Państwu przybliżyć, to jest opowiadanie Grób Świetlików Hotaru no Haka, Nosaka Akiyuki, które zostało przetłumaczone przez Krystynę Okazaki w takim zbiorze opowiadań, który też wszystkim Państwu polecam. Tydzień Świętego Muzołu. Opowiadania japońskie 1945 do 1975 roku. Opowiadanie to pewnie osoby, które są trochę zainteresowane kulturą japońską albo literaturą japońską, to myślę, że te osoby będą kojarzyć to opowiadanie. To jest opowiadanie, które dzieje się podczas II wojny światowej i młody chłopak Kiyota po stracie rodziców jedzie do ciotki na wieś. Cały czas opiekuje się swoją małą siostrą Setsuko. Jednakże ten pobyt u ciotki nie jest zbyt przyjemny, ponieważ ciotka jest bardzo surowa i krytyczna wobec dzieci. Nie podoba jej się to, że Kiyota nie pracuje i że tak naprawdę żyją u niej za darmo. Dlatego Kiyota w pewnym momencie denerwuje się, buntuje się i postanawia żyć na własną rękę. Wyprowadza się z domu ciotki ze swoją siostrą i żyją w zbudowanej przez siebie ziemiance. Okazuje się jednak, że Kiyota, jego ideały, jego idee nie sprawdzają się za bardzo. I to jest też przez autora ukazanie takiej w sumie dziecinnej naiwności, jaka wtedy istniała w wielu młodych ludziach. I tu ogólnie dzieją się bardzo tragiczne rzeczy, ale też nie chciałbym Państwu zdradzać zakończenia. I tylko powiem na zakończenie, że zostało zekranizowane to opowiadanie w anime Studia Ghibli o takim samym tytule, Grobowiec Świetlików. I ja ogólnie nie jestem fanem anime, ale bardzo Państwu polecam ten film. Kolejnym autorem, o którym chciałbym powiedzieć, to jest Dazai Osamu, niezwykły pesymista, który właściwie nazywał się Tsushima Shuji. Pochodził on z bardzo bogatego domu na północy Japonii, to jest prefektura Aomori. To była rodzina ziemiańska i uznawany jest on za takiego mistrza krótkiej formy, czyli opowiadań. Jest uznawany też za pesymistę, nihilistę, prowadził bardzo kontrowersyjne życie, ponieważ mimo rodziny, którą posiadał, cały czas wychodził gdzieś po barach upijać się, miał bardzo wiele kochanek i też szerokim echem odbiła się w mediach jego samobójcza śmierć w 1948 roku, którą zresztą popełnił razem ze swoją kochanką. Należał między innymi do takiej grupy artystycznej Buraiha, grupy Burai, która postulowała między innymi na przykład sprzeciw wobec ideologiom wojennym i były w niej widoczne też w twórczości tych pisarzy widoczne też były takie inspiracje grupom proletariacką i biedotą. I taka w sumie jego najgłośniejsza powieść to jest Zatracenie, o którym za chwilę powiem, ale najpierw powiem o Zmierzchu, czyli po japońsku Siajo, wydanym w 1947 roku w Japonii, przetłumaczonym przez Mikołaja Melanowicza. I tu są dwie wersje tłumaczeń, jedna wydawnictwa Dialog, a druga wydawnictwa Tajfuny. Tajfuny są troszeczkę lepszą wersją, ponieważ zostały zedytowane też przez samego autora, także może przyjemniej też to się czyta. I to jest opowieść o arystokratycznej rodzinie, która traci swojego ostatniego członka, damę symbolizującą dawną japońską inteligencję. I tutaj bohaterka Kazuko, mimo umierającej matki, która właśnie symbolizuje tę dawną japońską inteligencję, i uzależnionego od alkoholu brata, postanawia ułożyć swoje życie od nowa bez niczyjej pomocy. I to jest niezwykle pięknie napisana powieść, dlatego bardzo ją Państwu polecam. I Zatracenie, po japońsku Ningen Shikaku, w świetnym tłumaczeniu Henryka Lipszyca. Jest to bardzo taka trudna powieść, bardzo nihilistyczna i bardzo nacechowana pesymizmem, ponieważ jest to tak naprawdę wyznanie człowieka, który postanawia popełnić samobójstwo. I to jest sam bohater, to jest narracja pierwszoosobowa, a sam bohater utożsamiany jest też z autorem, ponieważ no też w tym samym roku popełnia samobójstwo.
I sama treść jest właśnie ukazaniem też takiego upadku i dylematów japońskiej inteligencji tamtych czasów. I takie inne opowiadania, które mogę Państwu polecić. Ostatnio zostało, jeszcze chyba nawet w listopadzie albo w październiku, zostało wydany tom opowiadań Owoce wiśni w tłumaczeniu Katarzyny Sonnenberg-Musiał. I to są opowiadania, które są z takiej trochę wczesnej twórczości Dazaja aż do samej śmierci. Jest też, Dazaj też pisał czasami bajki dla dzieci i różne takie bardziej lżejsze opowiadania i można jedno takie opowiadanie, na przykład Rybką być, znaleźć w Balladzie o Narayamie, Opowieści niesamowite, w tłumaczeniu Blanki Jonykały. I też takie opowiadanie, które od siebie chciałbym polecić, to jest Mój mąż Wiją w tłumaczeniu Krystyny Okazaki. To jest w tym zbiorze opowiadań Tydzień Świętego Mozołu, o którym wcześniej mówiłem. I to jest niezwykle ciekawe opowiadanie, ponieważ sam tytuł odnosi się do takiej bardzo kontrowersyjnej postaci poety Villona, francuskiego poety z XVI wieku, XV wieku, który był poetą i jednocześnie rabusiem, przestępcą i był pod koniec swojego życia skazany na ostracyzm. I jest to niezwykle ciekawe opowiadanie, w którym żona, mimo tego, że jej mąż ją zdradza i prowadzi taki bardzo luźny tryb życia, cały czas się upija i chodzi gdzieś tam po barach, więc to też może być trochę nawiązanie do samego autora, to mimo wszystko ta żona stara się zapewnić mu lepszy byt, cały czas pracuje i stara się uregulować wszystkie długi, które zaciąga jej mąż w okolicznych barach. I też tak krótko chciałbym wspomnieć o takim wybitnym pisarzu, Tanizaki Junichiro, którego twórczość w sumie przypada jeszcze na I wojnę światową, ale też wydaje dużo rzeczy po II wojnie światowej. I nie chciałbym tutaj za bardzo mówić długo o jego życiu, ale o samych rzeczach, które ostatnio się ukazały. I to jest na przykład Klucz, to jest po japońsku Kagi w tłumaczeniu Anny Zielińskiej Elliot, w którym jest troszeczkę taka esencja jego twórczości. To jest trochę taka powieść erotyczna, można powiedzieć, bo Tanizaki też był takim estetą, który był jednocześnie bardzo kontrowersyjny, ponieważ w swojej twórczości bardzo często mówił o seksie i też poruszał takie tematy, które były bardzo często cenzurowane w jego twórczości. Oraz Dziennik Szalonego Starca, w którym opowiada w formie dziennika, opowiada o swoim życiu i o tym, że bardzo podoba mu się jego synowa. Tam też są bardzo często, jest tam po prostu kontrowersyjne rzeczy się dzieją. I takim wybitnym pisarzem, o którym chciałbym teraz powiedzieć i którego pewnie większość z Państwa już zna, to jest Mishima Yukio, który jest uznawany w sumie za jednego z najwybitniejszych pisarzy japońskich XX wieku. Urodził się w Tokio w 1925 roku. Studiował prawo na Uniwersytecie Tokijskim i już na studiach zaczyna pisać opowiadania. Po skończeniu studiów zaczyna pracę jako urzędnik w Ministerstwie Finansów, podobnie zresztą jak jego ojciec i dziadek, którzy też byli urzędnikami państwowymi. Zyskał rozgłos w 1949 roku, kiedy wydał swoją w sumie najgłośniejszą, jedną z najgłośniejszych powieści, Wyznanie Maski, które zostało też przełożone na język polski. Uważany był za estetę, związany z literacką grupą Tambiha, która właśnie zakładała taką estetyzację literatury i ujmowanie tego japońskiego piękna i przekazywanie tego też na skalę światową. Jest zdobywcą wielu nagród literackich, do dziś tłumaczone na wiele języków świata i też takie kontrowersje wzbudził swoją samobójczą śmiercią poprzez harakiri, podcięcie sobie brzucha w tradycyjny sposób mieczem. To był taki moment, kiedy Mishima w ogóle w latach 60. Stał się troszeczkę takim nacjonalistą, o czym zresztą później powiem w
kiedy będę mówił o jednym z jego opowiadań z tych lat. I właśnie on postulował o to, żeby Japonia nie szła tak ślepo za tym, co robi Zachód, a wróciła do tych swoich wartości, które obowiązywały podczas II wojny światowej. I to wydarzenie, jego samobójcza śmierć, odbiła się bardzo szerokim echem w mediach i była komentowana naprawdę na całym świecie. Można do tej, jeszcze teraz zobaczyć na YouTubie jego film, jak przemawia do narodu na dachu jednego z budynków w Tokio, z taką przepaską, którą używali żołnierze japońscy podczas II wojny światowej. I właśnie popełnia to samobójstwo przez harakiri, i to jest naprawdę bardzo męczeńska śmierć. I później też to samobójstwo popełnia właściwie ze swoim kolegą, który później dostaje od niego jakby taki rozkaz, żeby odciął mu głowę mieczem, tak jak to się działo właśnie w średniowieczu i było bardzo często robione przez samurajów, którzy na przykład stracili honor podczas walki. I wyznanie maski, czyli Kamen no Kokuhaku, zostało przełożone w 2019 roku przez Beatę Kubiak-Hoci. I to jest napisane powieść w narracji pierwszoosobowej, więc często jest utożsamiana z samym autorem. Młody chłopak uświadamia sobie, że jest homoseksualistą i śledzi i wspomina swoje życie od samego poczęcia i stara się zrozumieć, jak kształtowała się jego orientacja seksualna. Powieść często jest właśnie kojarzona z życiem samego autora, natomiast tytułowe Wyznanie Maski to zdjęcie takiej powierzchownej powłoki i szczere wyznanie czytelnikom tego, kim jest sam autor. I ta powieść zaczyna się właśnie od takiego bardzo ciekawego fragmentu, w którym narrator mówi o tym, że pamięta dokładnie moment, w którym się urodził, pamięta to światło, kiedy wydostawał się z brzucha matki. Kolejna powieść, którą chciałbym tutaj poruszyć i Państwu bardzo polecić, to jest Złota Pagoda Kinga Kudzi, która została przełożona przez Annę Zielińską-Elliot. Powieść została oparta na głośnym wydarzeniu, czyli podpaleniu Złotego Pawilonu w Kyoto w 1950 roku, a bohaterem jest młody mnich buddyjski, który zakochany jest właśnie w tytułowym pawilonie i czuje do tego pawilonu tak intensywną miłość, że w pewnym momencie jego to przerasta i postanawia spalić Złotą Pagodę. I też takimi rzeczami, też takie przetłumaczone na polski powieści i opowiadania oraz dramat, który chciałbym Państwu przybliżyć, to jest na pewno Madame de Sade. Bardzo kontrowersyjny dramat, który został napisany na podstawie życia markiza de Sade'a, które było bardzo kontrowersyjne. I to zostało też. Jest też właśnie na podstawie tego dramatu, 2 lata temu albo 3 lata temu, została wystawiona sztuka w Teatrze Narodowym pod tym samym tytułem, która moim zdaniem była bardzo udana. I też w tym samym zbiorze, ten dramat znajduje się w Literaturze na Świecie, w numerze 3 z 1989 roku. Tam też znajduje się Dom Kyoko, takie opowiadanie bardzo nihilistyczne, które też polecam, przetłumaczone przez Esterę Żeromską. I też takie opowiadania o miłości znajdą Państwo przetłumaczone z języka angielskiego w takim zbiorze Na uwięzi, ballada o miłości. Znajdują się tam 2 opowiadania o tym samym tytule. I dla osób zainteresowanych taką troszeczkę nacjonalistyczną wersją Mishimy, to jest Umiłowanie ojczyzny i Jukoku, które zostało przetłumaczone przez Henryka Lipszyca w tym zbiorze opowieści Tydzień Świętego Muzołu. I tak też pokrótce chciałbym powiedzieć Państwu o takiej powieści Enchi Fumiko, która została przetłumaczona jako Onnazaka, Droga Kobiety, w 2013 roku i wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. To jest powieść, której akcja dzieje się w epoce Meiji pod koniec XIX wieku, podczas westernizacji Japonii.
I bohaterka Tomo wychodzi za mąż za prowincjonalnego urzędnika, który bardzo źle ją traktuje, notorycznie ją zdradza i poniża na oczach innych osób. I mimo wszystko ta bohaterka Tomo stara się podtrzymać swoje małżeństwo i rodzinę, która jest najważniejszą wartością w jej życiu, co też wskazuje na takie konfucjańskie podejście do życia, takie zasady konfucjańskie, które były szczególnie w Japonii feudalnej, ale które też tutaj autorka chciała wskazać, że pozostały cały czas w świadomości wielu kobiet japońskich. Kolejnym takim wybitnym pisarzem, który tworzy już w latach 60., to jest Abe Kobo, który urodził się w Tokio w 1924 roku. Ukończył studia medyczne, jednakże nie odbył tutaj tej praktyki lekarskiej i zamiast tego zajął się pisarstwem. Sam jest bardzo szczególnym pisarzem, ponieważ w odróżnieniu od wielu Japończyków, którzy są taką kulturą troszeczkę kolektywistyczną, nie lubi działać w grupie, ma sam bardzo mało przyjaciół wśród pisarzy japońskich, też nie identyfikował się z żadną z grup literackich i jest też takim właśnie pisarzem, którego twórczości są takie stałe motywy, czyli wolność jednostki i kontakty międzyludzkie. Jest też w jego twórczości widoczna taka bardzo duża inspiracja twórczością Dostojewskiego. Zdobył też wiele nagród, na przykład jest laureatem nagrody Akutagawy, jednej z najważniejszych nagród literackich w Japonii, w 1951 roku. Natomiast w 1962 roku zdobył nagrodę Yomiuri za powieść Kobieta z Wydm, która jest chyba jedną z najpopularniejszych powieści w Polsce. Tak, Kobieta z Wydm, czyli Sunano Onna, zostało przetłumaczone przez Mikołaja Melanowicza i tu są chyba trzy wersje powieści wydane w trzech różnych wydawnictwach. I ja tutaj dałem zdjęcie okładki tej powieści, która wyszła poprzez wydawnictwo Znak w 2007 roku, bo uważam, że jednak to jest tutaj tłumacz zapewne poprawił niektóre rzeczy. I ta powieść opowiada o nauczycielu, który jest z zawodu entomologiem i wyrusza na wyprawę badawczą na wydmy, z której już praktycznie nigdy nie wróci. Na wydmach przydarza mu się coś, czego nie można racjonalnie wytłumaczyć. Jest uwięziony w pułapce bez wyjścia, z tajemniczą kobietą u boku i dzień po dniu będzie walczył o życie z niszczycielską potęgą piasku. I też na podstawie tej powieści został nakręcony film, prawdopodobnie w latach 60. albo 70., który też powinien gdzieś być w internecie, chyba w wersji z lektorem, także też bardzo Państwu ten film polecam. Samo opowiadanie do tej pory pamiętam taki w sumie nawet posmak tego piasku. Właśnie ten autor słynie z takiego świetnego operowania obrazem. I podczas czytania tej powieści, tak jak bohater czuje piach w ustach, to my też w sumie ten piach możemy troszeczkę poczuć. I takie inne powieści, które mogę Państwu polecić, przetłumaczone na język polski, to jest na przykład Czwarta Epoka Daijon Kampioki, która ukazuje relatywizację wartości wykształconych przez cywilizację i skonfrontowanych z prognozą zmiany warunków na Ziemi ludzi. Jakby zmiany tak drastycznej, że wprost niewyobrażalnej. I wtedy rodzi się też takie pytanie, czy zaakceptować taką przyszłość, czy kurczowo trzymać się wartości zastanych, które tworzą podstawy społeczeństwa. Polecam też Schadzkę po japońsku Mikkai, która opowiada o takim współczesnym społeczeństwie japońskim, które jest bardziej zainteresowane taką powierzchowną cielesnością i bezpośrednią
bezuczuciowym seksem niż miłością. I taki zbiór opowiadań Abe Kobo, Urwisko czasu. Kolejnym autorem, o którym chciałbym powiedzieć, który zdobył Nagrodę Nobla z dziedziny literatury w 1994 roku, to jest Ōe Kenzaburo, który ukończył romanistykę na Uniwersytecie Tokijskim w 1959 roku i jest też zdobywcą wielu nagród, w tym Nagrody Akutagawy dla debiutujących pisarzy za opowiadanie Zdobycz Siiku w 1958 roku. Jego twórczość jest bardzo trudna i jego powieści nie czyta się przyjemnie. To jest chyba najtrudniejszy z tych wszystkich pisarzy, o których dzisiaj mówię, ponieważ w jego twórczości widzimy taki egzystencjalizm, jakieś takie moralizatorstwo, upadek współczesnego społeczeństwa. I sam też podejmuje bardzo często wątki autobiograficzne w swojej twórczości, ponieważ w jego życiu bardzo wiele zmieniło się od kiedy urodził mu się niepełnosprawny umysłowo syn Hikari. Jest też ekologiem, pacyfistą i działaczem przeciw użyciu energii jądrowej i do tej pory często uczestniczy w takich prelekcjach na temat złych skutków działania energii atomowej. I to opowiadanie, o którym przed chwilą mówiłem, Zdobycz, jest bardzo ciekawym opowiadaniem, w którym czarnoskóry żołnierz trafia do małej wioski w Japonii, w której żyje młody bohater i jest on tam więziony przez mieszkańców w jednej z piwnic, ale budzi ogromne zainteresowanie młodych ludzi, ponieważ jest innej nacji. I szczególnie właśnie głównego bohatera, który przyczynia się do uwolnienia tego żołnierza. I to powoduje taki ciąg przyczynowo-skutkowy, który później zakończy się tragedią. I oczywiście tutaj bardzo taką ważną powieścią, która została przetłumaczona z języka angielskiego, to jest Sprawa osobista. Bardzo trudna powieść, tytułowy bohater ptak, nauczyciel angielskiego, cały czas snuje marzenia o wyjeździe do Afryki i te chęć ucieczki powodują także narodziny niepełnosprawnego umysłowo dziecka. I ptak musi podjąć właśnie taką decyzję, czy uciec razem ze swoją kochanką Kumiko, do której też często ucieka i pogrąża się w bezuczuciowym stosunku seksualnym, lub wziąć odpowiedzialność za swoje dziecko i zająć się po prostu nim, zmierzyć się z tą rzeczywistością, która w jego życiu występuje. Powieść traktuje o takim problemie wyboru jednostki i niedojrzałości współczesnego pokolenia i moralności ludzkiej. Jest bardzo uniwersalna, bo takim tytułowym ptakiem może być tak naprawdę każdy z nas. I ta twórczość Ōe Kenzaburo jest taka, powiedziałbym, bardzo niejapońska, ponieważ w jego twórczości jest bardzo duże zainteresowanie tą filozofią francuską, szczególnie Jean-Paulem Sartrem, o którym pisał swoją pracę magisterską. I z racji tego, że to jest egzystencjalizm, to często ciężko jest troszeczkę przebrnąć przez te rozdziały, bo też Ōe ma taką swoją charakterystyczną wizję świata i ujmowania rzeczywistości. On bardzo tak realistycznie, wręcz naturalistycznie przekazuje czytelnikom to, co widzi bohater. I na przykład w tej powieści Sprawa osobista bohater często mówi o tym dziecku niepełnosprawnym, że ma na przykład głowę jak ugotowana krewetka i właśnie często są takie bardzo naturalistyczne porównania tego dziecka. I taką powieścią, którą mogą też Państwo się zainteresować, to jest Futbol ery Mannen. Po japońsku to jest Mannen Gannen no Futdoboru. Przetłumaczona przez Mikołaja Melanowicza i wydana przez Państwowy Instytut Wydawniczy. I to jest chyba najtrudniejsza powieść japońska, jaką przyszło mi w ogóle czytać, z tego, co w ogóle przeczytałem do tej pory. Jest niezwykle trudna po polsku. Po japońsku jest jeszcze trudniejsza, bo próbowałem ją czytać i to jest naprawdę
czasami nie do przebrnięcia. To jest taka moralizatorska powieść pierwszonarracyjna, w którym pojawiają się takie postaci jak niepełnosprawne dziecko, żona alkoholiczka i przyjaciel, który popełni samobójstwo. I to wszystko spowodowało, że główny bohater postanowił szukać znaczenia swojej egzystencji we własnych rodzinnych korzeniach, dlatego jedzie do swojego rodzinnego miasta i tam spotyka się ze swoim młodszym bratem. Wyjeżdża do wsi, i w tej wsi 100 lat temu odbyło się też powstanie chłopskie z udziałem jego pradziadka, więc mamy taką trochę narrację, której czas jest taką elipsą stuletnią, ponieważ dzieją się rzeczy, które miały miejsce 100 lat temu i dzieją się rzeczy, które mają miejsce teraz, więc też troszeczkę można się pogubić trochę w tej narracji. I tam w tej wsi tak naprawdę czekają na niego pułapki historii i w pewien sposób powtarzają się zdarzenia sprzed 100 lat. I tu też jest taka widoczna, trochę taka groteska, której często używał O.E. w swojej twórczości. I używał on w sumie chyba takiego zabiegu głównie po to, aby nawet nie tyle zaszokować czytelników, co sprawić, żeby ta jego twórczość miała trochę taki charakter moralizatorski. Na pewno po przeczytaniu jego powieści nie mamy poczucia takiej pustki, tylko właśnie cały czas myślimy o tym, co się zdarzyło w tej powieści i czy takie zdarzenia mogą mieć miejsce też w naszym życiu. I ta groteska też jest na przykład widoczna po tym, co dzieje się na samym początku powieści, to znaczy przyjaciel popełnia samobójstwo. Ale popełnia to samobójstwo w taki sposób, że wsadza sobie ogórka do swojej odbytnicy, maluje sobie twarz cynobrem i właśnie wierza się. Także to jest no, bardzo taki groteskowy obraz tej rzeczywistości. I takie też ciekawe opowiadania, które są przetłumaczone na język polski, znajdą Państwo na przykład w tym zbiorze opowiadań japońskich Tydzień Świętego Mozołu, Hojność Umarłych, Shishanogori, w którym też można zauważyć taką estetykę tego autora. To znaczy, opowiadanie to opowiada o młodym studencie, który chce zarobić. I idzie pracować do prosektorium, aby przekładać zmarłych z jednej kadzi formaliny do drugiej. I też jest taka bardzo naturalistyczna atmosfera w tym opowiadaniu, i nawet czytając to opowiadanie, możemy nawet poczuć jakiś taki zapach tej formaliny, tego zepsucia tych zmarłych trupów. I przetłumaczane z języka angielskiego opowiadanie, w sumie powieść Zerwać pąki, zabić dzieci, które opowiada o takim bardzo brutalnym świecie dorosłych i dzieci, które cierpią podczas II wojny światowej i jednocześnie są dosłownie zabijane właśnie przez tych dorosłych. I takim kolejnym wybitnym pisarzem, o którym chciałbym powiedzieć, to jest Endo Shusaku, który urodził się w Tokio w 1923 roku. Jest na tyle oryginalnym pisarzem, że jego matka była chrześcijanką i nawróciła się właśnie na chrześcijaństwo. Uczęszczała często do kościoła, więc zabierała też swoich synów i kazała im chodzić na lekcje religii i przyjąć chrzest w kościele chrześcijańskim, co miało też później bardzo duży wpływ na jego twórczość. Sam Endo studiował romanistykę na Uniwersytecie Keio w Tokio i jako pierwszy Japończyk dostał się na stypendium we Francji, co też miało bardzo duży wpływ na jego późniejszą twórczość. I takie częste motywy w jego twórczości to myślenie i postrzeganie świata przez Europejczyków, a Japończyków, oraz zagadnienie na przykład grzechu i różnych kwestii chrześcijańskich.
Został nagrodzony m.in. nagrodą Akutagawy w 1955 roku. Pierwszą powieścią, o której chciałbym powiedzieć, to jest Głęboka rzeka, Fukaikawa po japońsku, która tytułową Głęboką rzeką nawiązuje do świętej rzeki Ganges, świętej dla Hindusów. I opowiada o grupie Japończyków, która jedzie w podróż do Indii, i narrator przedstawia historię każdego z nich, to znaczy romanistki pragnącej odnaleźć swojego dawnego przyjaciela, który zawsze był zainteresowany chrześcijaństwem i wyjechał do Indii po to, żeby pomagać biednym ludziom, i Sobego, który poszukuje swojej zmarłej żony, która na łożu śmierci powiedziała mu, że właśnie będzie odżyje w ciele innej osoby w Indiach i żeby ją odnalazł. Parę młodych reporterów, którzy są trochę taką metaforą współczesnych młodych ludzi, którzy według Endo no nie za bardzo byli skłonni do refleksji na temat świata, i zakochanego w kulturze indyjskiej kierownika wycieczki, który cały czas troszeczkę irytuje się, przebywając z tą grupą swoich podopiecznych, ponieważ nikt tak naprawdę oprócz niego nie interesuje się jakoś bardziej tymi Indiami, tylko zwraca uwagę na takie powierzchowne rzeczy, jak na przykład bardzo widoczną różnicę pomiędzy kastą bogatych a biednych w Indiach. I ta rzeka symbolizuje w powieści taki trochę strumień świadomości każdego z tych bohaterów. Jest bardzo dobrze przetłumaczona i bardzo ciekawie napisana, także bardzo wbrew pozorom lekko czyta się tę powieść. Kolejną powieścią, która ostatnio zauważyłem, że rzeczywiście robi się coraz bardziej popularna, ze względu na to zapewne, że 2-3 lata temu wyszedł film amerykańskich produkcji o tym samym tytule. I Milczenie to jest opowieść o działalności chrystianizacyjnej jezuitów w Japonii. I jest to opowieść o Sebastianie Rodriguezie, który przybywa na misję do Japonii i szybko odkrywa, że chrześcijaństwo jest tam surowo zakazane. To jest właśnie taka opowieść o tym, co działo się w XVI-XVII wieku w Japonii, kiedy panował szogun Toyotomi Hideyoshi, który wydawał bardzo wiele zakazów dotyczących chrześcijaństwa i często też powoływał taką, można powiedzieć, grupę wojowników, którzy chodzili po różnych wsiach i miejscowościach i sprawdzali, czy okoliczni mieszkańcy nie wyznają chrześcijaństwa. I robili często takie próby, że na przykład, i to też jest ukazane w tej powieści, także jeżeli kogoś to interesuje, to bardzo to polecam. I robili na przykład takie próby, że ikony Matki Boskiej lub Jezusa na takim brązie jakby stawiali przed daną osobą, i ta osoba musiała dokonać próby, to znaczy albo zdeptać taką ikonę, i jeżeli zdeptała, to znaczy, że jest bezpieczna, nie jest, uznawano, że nie jest wyznawcą chrześcijaństwa. Natomiast jeżeli nie zdeptała, to często była brana do aresztu, bądź nawet w skrajnych przypadkach zabijana. I właśnie w tej powieści autor ukazuje to XVII-wieczną rzeczywistość, w której krzyżuje się i prześladuje mieszkańców o innej wierze niż rodzima japońska. I takie inne powieści, które zostały wydane w Polsce, to jest na przykład Morze i Trucizna, Szaleniec oraz Samuraj, które też bardzo Państwu polecam. I też jak kończąc te lata 50. w literaturze Japonii, to mogę polecić też wydane, przetłumaczoną z języka niemieckiego powieść, japońska opera za 3 grosze Kaiko Takeshiego, która opowiada o życiu w osiedlu złodziejskim, które powstało po zbombardowaniu fabryki broni w Osace. Więc to jest też taka trochę inna tematyka, która mówi nam o tych pierwszych może grupach przestępczych, które pojawiały się po II wojnie światowej. I tak też chciałbym
nie za długo mówić o Kawabacie Yasunarim, ponieważ to jest autor, który tworzy głównie przed II wojną światową, ale też dużo jego powieści zostało przetłumaczonych na język polski, które napisał po II wojnie światowej. I bardzo ważną rzeczą jest to, że w 1968 roku jako pierwszy w ogóle Japończyk dostał literacką Nagrodę Nobla za swoją twórczość. I takie powieści, które mogę Państwu polecić, to jest Głos Góry Yamano-Otu, Tysiąc żurawi śpiące piękności, zbiór opowiadań oraz Krainy Śniegu Yukiguni. I jego twórczość to jest modernista, który bardzo często pisze o takiej pięknej Japonii, klasycznej Japonii, nieskalanej, i bardzo często używa pięknych metafor. I w jego twórczości jest widoczne takie bardzo duże przywiązanie do szczegółu, to znaczy w danym krajobrazie na przykład dostrzega jakieś szczegóły, które są bardzo charakterystyczne dla japońskiego obrazowania światem. I na przykład mnie bardzo Kawabata kojarzy się z takimi na przykład europejskimi pisarzami jak Oscar Wilde. Dlatego jeżeli ktoś lubi taką modernistyczną literaturę, to bardzo polecam. Taką autorką, która w latach 70. zaczęła pisać swoje popularne powieści, to jest Ariyoshi Sawako, która została przetłumaczona na język polski, jej powieść Koko Tsunoshito jako Lata Mroku przez Agnieszkę Kozyrę. Lata 70. to też jest taki okres, kiedy zyskuje popularność dużo japońskich pisarek. I ta powieść opowiada o głównej bohaterce Akiko, która zgodnie z tradycją po ślubie została wykreślona z rejestrów swojej rodziny i wpisana do rejestrów rodziny męża, dlatego musi się opiekować z niedojrzałym teściem, z którym zawsze była w konflikcie, a nie własną matką chorą na nowotwór. I tutaj autorka chciała pokazać właśnie taką wadę tego systemu japońskiego, to znaczy systemu, w którym jest bardzo widoczny problem braku przygotowania społeczeństwa do opieki nad ludźmi w podeszłym wieku. I to też jest troszeczkę takie uniwersalne, ponieważ do tej pory mamy bardzo duży problem ze starzeniem się społeczeństwa w Japonii. I teraz oczywiście te wszystkie programy się bardzo zmieniły i poszły do przodu, ale w tych latach 70., 80., kiedy był bardzo duży wzrost gospodarczy w Japonii, to też autorka chciała pokazać, że mimo wszystko działy się też właśnie takie rzeczy. Kolejnym pisarzem, którego zapewne wszyscy z Państwa znają, to jest oczywiście Murakami Haruki, który urodził się w Kyoto w 1949 roku. Jest w sumie uznawany za najbardziej znanego japońskiego pisarza i eseistę. Bardzo tłumaczony na praktycznie wszystkie języki świata, bardzo też popularny w Polsce. W jego opowieściach jest widoczna też taka trochę muzyczność. Bohaterami są często ludzie zagubieni w świecie konsumpcji i tej takiej korporacyjnej rzeczywistości. Są też elementy trochę fantastyczne, także każdy właściwie znajdzie w jego twórczości coś dla siebie. I popularność przyniosła mu powieść Słuchaj pieśni wiatru w 1979 roku. Był też wielokrotnym kandydatem do Nagrody Nobla, której niestety do tej pory nie dostał. I taką powieścią, którą na pewno mogę polecić, to jest na przykład Kronika ptaka nakręcacza, która jest bardzo obszerną powieścią, ale niezwykle ciekawą. I tutaj tytułowy ptak nakręcacz siedzi na drzewie, jest alter ego bohatera i nakręca taką sprężynę całego świata, w którym historia zatacza swoje koło. W życiu Okady dzieje się wiele tajemniczych rzeczy, od kiedy odebrał telefon od nieznajomej. Pojawiają się bardzo tajemnicze postaci, na przykład sąsiadka Majka Sahara, Malta Kano i jej siostra Medium Kreta Kano. Dzieją się też takie rzeczy, jak na przykład opuszcza go żona i kot. I pojawiają się różne takie rzeczy, których on sam nie potrafi wyjaśnić.
I właśnie tutaj jest widoczny taki trochę realizm magiczny. Często świat realny miesza się z fantastyką. Czasami nie możemy stwierdzić, jaki to jest dokładnie czas, czy współczesny, czy przeszły. Ale czyta się tę powieść bardzo, bardzo szybko, także polecam. I praktycznie wszystkie jego powieści zostały przełożone przez Annę Zielińską Elliot, która jest też takim, w naszym japonistycznym świecie jest właśnie też często utożsamiana z tą twórczością, kojarzona z twórczością Murakamiego. I to, co mogę też polecić, to jest na przykład Słuchaj pieśni wiatru, która ukazuje dużo wątków muzycznych i taki charakterystyczny, trochę luźny styl Murakamiego. Są też tam często jakieś obrazki różnych rzeczy, które kupuje bohater. Jest to opowieść o studencie, który w latach 80. spędza swoje wakacje w rodzinnych stronach w okolicy miasta Kobe. I są też w tym opowiadaniu, w tej powieści małej, liczne odniesienia do utworów muzyki popularnej i klasycznej, filmów, książek, na przykład takich zespołów jak The Beatles i tak dalej. I na pewno takimi, oczywiście tu jest bardzo dużo jego powieści, ale wypisałem w sumie takie, które uważam za jakieś takie najważniejsze, może nie tyle najważniejsze, co trochę symboliczne w jego twórczości. I to jest na przykład Norwegian Wood, Kawka nad morzem. To 1000, w sumie 984 chciałoby się powiedzieć, ale tu jest właśnie 9 zmienione na literę Q. I to jest właśnie też trochę nawiązanie do powieści Orwella, rok 1984. Kawka nad morzem ma zresztą też nawiązanie do innego pisarza, do czeskiego Kawki, w której i w tej powieści właśnie mamy też taki trochę obraz indywidualizmu i takiego osamotnienia, zagubienia człowieka w tym takim labiryncie. Oraz ostatnio została przetłumaczona powieść, która wyszła w dwóch tomach, Śmierć komandora. I jako ciekawostkę powiem, że ta powieść została ocenzurowana na przykład w Chinach. Także może być taka dosyć ciekawa. I tak tylko chciałem zaznaczyć, że w latach 80. została wydana powieść Koinrokka Babies, czyli Dzieci ze schowka przez Murakami Ryu, przetłumaczone przez Małgorzatę Dudkę. I to jest powieść o takiej historii dwóch chłopców, Kiku i Hasi, którzy pozostawieni przez matki w dworcowych schowkach trafiają do sierocińca, a stamtąd jako bracia do rodziny adopcyjnej. Ich charaktery są tak naprawdę zupełnie inne, ponieważ jeden jest wybuchowy i charyzmatyczny, drugi zaś płaczliwy i chorowity. Kiedy postanawiają wyjechać do Tokio, ich życie nabiera innego sensu, a każdy z nich stopniowo się zmienia. Jeden zostaje piosenkarzem, bardzo popularnym piosenkarzem, drugi zaś cały czas tęskni do tej przeszłości i chce wrócić do dawnej rzeczywistości. W latach 80. bardzo dużą popularność zyskuje literatura kobiet. I taką kobietą, która w sumie wywołała troszeczkę taki boom literacki, to jest Yoshimoto Banana, urodzona w 1964 roku. I przetłumaczone na polski powieści to są na przykład Kuchnia, Kitchen i Tsugumi. Jedna przetłumaczona przez Annę Zielińską-Elliot, a druga przez Gabrielę Rzepecką. I Yoshimoto ma taki bardzo charakterystyczny styl. Ja ją bardzo lubię czytać po japońsku, bo jest bardzo łatwo napisana i może dlatego też była tak bardzo czytana. I troszeczkę jest w takim nurcie takiego konsumpcjonizmu literackiego, ale mimo wszystko jest naprawdę warta uwagi. Ma trochę taki styl mangowy, ma lekkie pióro, a tematem jej powieści jest często codzienność, przyjaźń, relacje międzyludzkie. W kuchni pojawiają się takie popularne motywy jak jedzenie oraz też motywy takie genderowe. Kolejną pisarką, o której chciałbym powiedzieć, która jest bardzo popularną pisarką w Japonii,
To jest Kawakami Hiromi, urodzona w Tokio w 1962 roku. Swój debiut zaczęła w 1994 roku, publikując takie opowiadanie Kamisama, opowiadanie w stylu trochę science fiction. W 1994 roku dostała też za to opowiadanie literacką Nagrodę Pascala dla początkujących pisarzy. Jest też laureatką Nagrody Akutagawy w 1996 roku za powieść Hebi Ofumu, która też została przetłumaczona na język polski jako Nadeptyłam na węża. W jej twórczości są często motywy fantastyczne, motywy zwierzęce. Sama studiowała biologię na Uniwersytecie Ocianomizu w Tokio, dlatego też to było takim tematem przewodnim jej powieści i opowiadań. I tutaj taka ciekawostka, że była gościem u nas na Uniwersytecie Warszawskim na Dniach Japonii w 2019 roku i była bardzo przyjęta przez studentów japonistyki i też gości, którzy byli tam obecni. I jej bardzo popularne opowiadanie, czyli Kamisama, zostało przełożone na język polski rok temu jako Niedźwiedzi Bóg 2011. I to opowiadanie jest na tyle ciekawe, wydane przez wydawnictwo Tajfuny, przetłumaczone przez Beatę Kobiak-Hoci, która jest profesorem w naszej japonistyce i zajmuje się właśnie literaturą współczesną. To opowiadanie oprócz tłumaczenia zawiera też wersję oryginalną, więc to jest bardzo ciekawe wydanie, bo można sobie zobaczyć na oryginał i sobie porównać tę wersję, jak to wygląda w tłumaczeniu. I tutaj Kałakami wydała w sumie dwa takie opowiadania, w 1994 i w 2011. W 2011 zmieniła troszeczkę treść tego opowiadania z 1994 roku, dodając różne informacje, a zrobiła to dlatego, że w 2011 roku w Japonii było wielkie trzęsienie ziemi we wschodniej Japonii i nastąpił też wybuch elektrowni jądrowej w Fukushimie. I teksty te z 1994 i 2011 roku różnią się od siebie w sposób niewielki, ale znaczący. Kawakami czyniąc podstawą opowiadania z 2011 roku i opowiadanie z 1994, dodała lub zmieniła tylko jego niewielkie fragmenty, tak aby ukazać zmiany w życiu ludzi i zwierząt, jakie zaszły po tym skażeniu atomowym, po wybuchu elektrowni w Fukushimie. I to opowiadanie zaczyna się od takiego bardzo popularnego w Japonii zdania, czyli niedźwiedź zaprosił mnie na spacer. Także bardzo polecam. I takie inne jej powieści, które zostały już przetłumaczone na język polski, to jest na przykład Nadepnęłam na węża wydawnictwa Charakter, które też opowiada o takim fantastycznym zdarzeniu. Bohaterka, która pracuje w sklepie z taką biżuterią buddyjską, z różnymi różańcami buddyjskimi, w pewnym momencie wraca do domu i dosłownie nadepnęła, tak jak w tytule, nadepnęła na węża. I kiedy wraca do swojego domu, to tam znajduje się nieznajoma jej kobieta, która jest jednocześnie wężem. I zaczyna się nią opiekować. Także to są też takie trochę motywy bardzo fantastyczne. I też mogę polecić Sensei i Miłość w tłumaczeniu Anny Zalewskiej, wydawnictwa AB oraz Panna Kano i Kobiety oraz Manazuru, które też zostało wydane przez wydawnictwo Charakter i przetłumaczone przez Barbarę Słomkę, która jest japonistką bardzo dobrą tłumaczką japonistką. Tak. I chciałbym też powiedzieć o Tsushime Yuko, która została ostatnio przełożona na język polski, więc to jest taki debiut u nas w Polsce. To była córka Dazaja Osamu, o którym wcześniej mówiłem. I ona właśnie tworzyła taki trochę smutne rzeczy. Bardzo często w swojej twórczości mówiła o
o kobietach, ale też o takich problemach zwykłych ludzi, o problemach ludzi samotnych, niepełnosprawnych. I w tym zbiorze opowiadań Tęsknię jestem, mówię, wydanym przez PIW w 2018 roku, przetłumaczonymi przez Annę Okazaki-Pindur, Barbarę Słomkę i Aleksandrę Szczechlę. To są zbiory opowiadań, to jest zbiór opowiadań bardzo uniwersalnych o stracie pokrzywdzonych przez los i systemy polityczne. Bohaterami są na przykład samotna matka, niepełnosprawny oraz ludzie z mniejszości narodowych. I właśnie tutaj autorka chciała nam pokazać, że takimi bohaterami może być tak naprawdę każdy z nas. Taką autorką, którą chciałbym teraz omówić, ja nie jestem w sumie jakimś dużym fanem, ale na pewno mogę polecić Miłość na marginesie, Ogały Joko, które zostało przetłumaczone przez Annę Holikosi, przez wydawnictwo AB. I to jest bardzo taka powieść, która bardzo ukazuje taki styl Ogały Joko, to znaczy bardzo duże przywiązanie do zmysłów i obrazowanie takimi zmysłami. I tutaj w tej powieści bohaterką jest głuchoniema kobieta, która przekazuje nam to, jak widzi świat i jak do niej docierają te wszystkie odgłosy z zewnątrz. Także to jest takie bardzo sensualna powieść. Zostało też przetłumaczone Muzeum Ciszy, przetłumaczone przez Annę Holikosi oraz Ukochane równanie profesora przez wydawnictwo Tajfuny w 2019 roku. I nie zanotowałem tego sobie, ale też w tym roku jeszcze chyba będziemy mieli nowe wydanie jednej z powieści Ogały Joko, też przez wydawnictwo Tajfuny. Mogę też Państwu polecić taką powieść Tałady Yoko, Fruwająca dusza, Hikon po japońsku, wydana przez wydawnictwo Charakter. Ta powieść to jest Japonia ze snu. Risui, czyli bohaterka tej przedziwnej, onirycznej powieści, trafia do szkoły dla dziewcząt prowadzonej przez charyzmatyczną mistrzynię Kikyo. Ma tam zgłębiać mądrość księgi i podążać drogą tygrysa. Jednakże wiedziona intuicją i tajemniczymi znakami Risui najpierw poddaje się surowym, niezrozumiałym regułom panującym w szkole, ale z czasem zaczyna je łamać. Co możemy też na różny sposób to odebrać. Czy to była jej ambicja, czy potrzeba spełnienia jakichś takich wewnętrznych pragnień, czy może poszukiwanie jakiejś takiej uniwersalnej prawdy. Przez wydawnictwo Tajfuny też została wydana powieść Matsudy Aoko. I tu jest w tytule trochę taka zabawa słowna, to znaczy układ dane, przetłumaczona przez Agatę Bajs, która jest doktorantką u nas w japonistyce Uniwersytetu Warszawskiego. I to jest opowieść o takim gorzkim spojrzeniu na współczesny świat, w którym wszyscy jesteśmy do siebie tak podobni, że aż tacy sami. Przez co bohaterowie nie mają imion. Każdy może być tutaj każdym. Matsuda przedstawia dylematy kobiet we współczesnym społeczeństwie, absurdy życia korporacyjnego, presji i zobowiązań. Pisze o miłości i mniejszościach, kobietach, ale i mężczyznach, ale zawsze w taki niespodziewany, trochę humorystyczny sposób. Też w tej powieści tak troszeczkę bawi się formą. Ostatnio też została przetłumaczona powieść, dosyć obszerna i może być bardzo ciekawa dla ludzi, którzy interesują się muzyką, interesują się konkursem chopinowskim. To jest On Daliku, Pszczoły i grom w oddali, przetłumaczone jeszcze w tym roku przez Katarzynę Sonnenberg-Musiał, japonistkę, która pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim i też tłumaczkę wielu współczesnych powieści. I to jest powieść, której autorka zabiera nas za kulisy, ponieważ widzimy profesjonalnych pianistów walczących o akceptację, sławę i ten jeden moment muzycznej perfekcji. To nie jest konkurs chopinowski, ale możemy troszeczkę to przenosić właśnie na taki
Polski, na taką polską rzeczywistość, więc ta powieść jest też moim zdaniem taka trochę uniwersalna. To jest opowieść o poszukiwaniu własnej drogi przy dźwiękach klasycznych utworów Bacha, Mozarta i Chopina. Na podstawie powieści Pszczoły i Grom w oddali w 2019 roku powstał film z udziałem Andrzeja Chyry, Lesson to the Universe w reżyserii Kei Ishikawy. I taką ostatnią powieścią, którą chciałbym dzisiaj Państwu przybliżyć, to jest Murata Sajaka, Dziewczyna z Kombini, Kombini Ningen, z 2016 roku, przetłumaczona przez Dariusza Latosia, też przez wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. To jest opowieść o Keiko Furukura, która mimo swoich 36 lat pracuje w jednym ze spożywczych sklepów branżowych, lekceważąc presję rodziny. Dziewczyna nie dąży do wyższego statusu społecznego i nie chce też założyć własnej rodziny, co jest też troszeczkę takie kontrowersyjne w Japonii, ponieważ w takich sklepach typu właśnie kombini, w takich sklepach branżowych najczęściej pracują studenci, osoby młode, które chcą po prostu dorobić, a nie dorosłe osoby, które przez społeczeństwo są uznawane trochę za takie niezbyt przydatne w ogóle dla społeczeństwa, mówiąc tak dosyć brutalnie. I ta nasza bohaterka od dzieciństwa ma problemy z dopasowaniem się do otoczenia oraz zrozumieniem i odczuwaniem emocji. Ściśle określone korporacyjne zasady panujące w kombini zapewniają aspołecznej Keiko poczucie bezpieczeństwa, a uniform, który nosi w pracy, staje się częścią jej tożsamości. Do bólu poukładane życie bohaterki wywraca się do góry nogami, gdy w sklepie pojawia się Shiraha, chłopak z podobnymi problemami. I tutaj właśnie chciałbym powiedzieć, że większość z tych powieści i opowiadań, o których mówiłem, jest bardzo łatwo dostępnych w różnych bibliotekach, w tym też właśnie w bibliotece naszej Ochockiej. Można też te niektóre powieści, szczególnie nowe, kupić w różnych księgarniach. Tutaj też wydawnictwo Tajfuny prowadzi bardzo sprawną sprzedaż przez swoją stronę internetową. I mam nadzieję, że jakoś udało mi się Państwa chociaż trochę zachęcić do czytania japońskiej literatury, która jest bardzo bogata w tematykę i tak naprawdę każdy może znaleźć coś dla siebie w tej literaturze. Także bardzo dziękuję Państwu za uwagę i owocnej lektury. Dziękuję.